Seaside Battles piątka, ze mną Michał Gutek-Gutowski. Michał, no cóż, ogrom serca zostawiłeś w tej walce. Ogrom serca, charakteru, kurwa, wszystkiego. Czuję się wygranym tej walki. Zresztą wszyscy, którzy tutaj byli, widzieli, tak? Decyzja dla mnie. Po kilku minutach, nie wiem, to trwało 2-3, bo tyle czasu mniej więcej się cieszyłem. Nagle dostaję wiadomość, że werdykt zostaje zmieniony na moją niekorzyść i przegrywam walkę. Do tej pory nie wiem, jak to się stało. Nie jestem w ogóle w stanie tego zrozumieć. Generalnie rozmawiałem z wieloma osobami tutaj teraz na tej gali, z wieloma zawodnikami, którzy tutaj są. I każdy zadaje sobie to samo pytanie. Jak to się stało, że wygrałem, a za chwilę przegrałem? Nie wiem. Nie wiem, co mam powiedzieć. Jestem rozżalony, jestem załamany, jestem zdegustowany, jestem wkurwiony, jestem generalnie po prostu, jest we mnie tyle negatywnych emocji, bo odebrali mi zwycięstwo i tego no, nie jestem w stanie sobie przetrawić. Cieszyłem się, euforia, zadowolenie, dałem maksa, a za chwilę mi to zabrali. Słuchaj, szedłeś jak czołg, ale mam wrażenie, że ty byś jeszcze dwie rundy zrobił, co najmniej. Ja w ogóle w trzeciej rundzie darłem ryja do niego, żeby podkręcił jeszcze, bo generalnie faktycznie w pierwszej rundzie czułem te ciosy, a drugie już nie czułem. W ogóle jego ciosów, trzecia runda praktycznie wata w łapach, więc moja presja tam, nie wiem czy widzieliście, no, zachęcałem go jeszcze do większej bitki, nie chciał się bić, cofał się już cały czas. I właśnie tą trzecią runą chciałem zaznaczyć, że to mi się to zwycięstwo należało. Tym bardziej, że tak jak powiedziałem, zawsze moim atutem jest cardio, zawsze moim atutem jest to, że idę do przodu, nigdy się nie cofam. No i właśnie tak w trzeciej rundzie to wyglądało. Więc tak, pierwsza runda dla niego na pewno, bo mnie obalił, skontrolował. No generalnie obalił, tak, bo tam kontroli nie było jako takiej, ale skontrolował chwilkę w tym parterze. Potem w drugiej rundzie, z tego co pamiętam, ja go obaliłem. No i w trzeciej rundzie wszyscy widzieliście chyba, tak? No to właśnie, no to pierwsza runda dla Łukasza, zasłużenie drugiej rundy dla mnie. I 29-28 pierwsze karty sędziowskie, tak? Po czym nagle gdzieś tam sędzia Skrzypek, konfenarsjer wychodzi i nagle jakaś tam, nie wiem, druga karteczka gdzieś tam przyfruwa z nie wiadomo skąd i okazuje się, że jednak przegrałem. Oficjalna wersja jest taka, że to Krzysio Skrzypek źle odczytał tę kartę punktową i taki werdykt mu podano, więc pewnie bierze to na klatę. Natomiast powiedz mi, czy gdyby była chęć rewanżu, to bierzesz taki rewanż? Tak, od razu. Tylko ja generalnie też rozmawiałem już z organizatorem Galicji Battle, z Piotrkiem Januszem, i też Piotrek powiedział, że tego tak nie zostawi. Także zobaczymy, co Piotrek na to, jak on z tej sytuacji wybrnie. Bo też ewidentnie mówisz, że coś jest tak, coś mi nie zagrało. Coś jest na rzeczy. Mam nadzieję, że Piotrek... Znaczy generalnie, jeżeli chodzi o mnie, o moją osobę, ja bym chciał, żeby tą walkę zrobili nierozstrzygniętą, dali mi rewanż i lecimy. Ale na pewno nie może być tak, że będę miał przegraną w rekordzie, bo nie przegrałem tej walki. I nie zgadzam się absolutnie z tym. Ja myślę, że no do Łukasza nie mam pretensji, absolutnie. Tak? I tutaj jeżeli chodzi o Łukasza, to dziękuję mu za mega zajebistą walkę. Mega chłopak, mega charakter. Fajny małolacik, fajnie się sprawdzić. Ale chyba mam nadzieję, że pokazałem, że młodość nie zawsze daje radę i doświadczenie też potrafi. Bo jak powiedziałem, można mieć 41 lat, a dalej się, brzydko mówiąc, napierdalać na pełnych obrotach i nie pękać nigdy. Powiem ci szczerze, ja jestem bardzo zadowolony z twojej walki. Nie oceniam jej, bo nie jestem sędzią, ale bardzo ci jej gratuluję, bo naprawdę szapoba, byłeś kurna jak 18-latek. No bo tak się czuję, tak? Ja tak cały czas powtarzam, że się rozkręcam, tylko to już jest druga walka w ostatnich trzech, gdzie mi zabierają zwycięstwo, tak? Pierwszą walkę, którą mi zabrali, to z Piotrem Kalinikiem, tak? Już tam nie chcę się na ten temat gadać, bo już tam temat... Już mam nadzieję, znaczy mam inaczej, no już umarł, tak? No generalnie było odwołanie zostało odrzucone, tak? Potem szybka destrukcja, jeżeli chodzi o złotówę. No i dzisiaj wchodzę, robię no, kawał dobrej roboty, tyle ile mogłem zrobić, tak? Bo nie oszukujmy się, Łukasz też jest kawał zawodnika, tak? Więc lecimy na pełnych obrotach, no i nagle cyk, no, nagle znowu. Słuchaj, nie wiem, co mam powiedzieć. My ci gratulujemy walki i czekamy na to, co zrobi federacja, bo sami jesteśmy ciekawi, a ja na pewno z wielką chęcią bym zobaczył wasz rewanż, bo wiesz co, to była naprawdę kawał dobrego MMA. Bardzo dziękuję.
Cieszę się, że się podobało. Ja generalnie w ogóle dziękuję wszystkim, którzy tutaj byli. Dziękuję kibicom, bo ich słyszałem. Generalnie cały mój klub, tak? Gutek Fight Club. Pozdrawiam bardzo serdecznie, bo słyszałem krzyki. Dziękuję całemu mojemu Narzykowi, dziękuję Adamowi Wiszewskiemu. Kawał dobrej roboty, bo już coś tam nóżki chodziły. Jeszcze na razie mało, ale jeszcze będą chodziły. Krzyczał ci tam. Tak. Jeszcze bardziej będą chodziły. Dziękuję mojemu trenerowi mentalnemu, Emilowi Dąbrowskiemu. Widać, fachowiec, że twoja głowa zupełnie Fachowiec, naprawdę. To jest chłop, który wyciągnął mnie z dołka. To jest chłop, który mi pokazał, że można i poprowadził i dalej prowadził w tą dobrą stronę, tak? Bo wydaje mi się, że chyba taką walką nie ma się czego wstydzić. Dziękuję również mojemu trenerowi od boksu Przemkowi Kopusowi, bo wydaje mi się, że chyba tam łapki chodziły i też było nieźle. Chociaż wiem, że jeszcze mogą chodzić lepiej, więc będziemy pracować. Ogólnie wiem, że jeszcze wszystko może chodzić lepiej, bo ja cały czas jeszcze mam... Wiem, że się jeszcze mogę rozwinąć. To nie jest tak, że jestem już na tyle stary, że bo dużo osób uważa, bo już od pewnego wieku się nie rozwijasz. No naprawdę, to wszystko w głowie siedzi. Jeżeli ciężko człowiek pracuje, cały czas dąży do tych założonych sobie celów, no to można się cały czas rozwijać i ja właśnie mam nadzieję, że taką walką też pokazałem, że cały czas można iść do przodu i pokazywać kawał dobrego MMA, mimo 41 lat na karku. No i generalnie co jeszcze chciałem? Podziękować wszystkim sponsorom, wszystkim dobrym ludziom, bo mam ich w ostatnim czasie bardzo dużo obok siebie. Teraz mam trochę mętnych w głowie, więc ciężko będzie mi wszystkich wymienić, ale po prostu wszyscy wiedzą, tak? Kto ze mną trzyma, kto za mną trzyma. Także dziękuję wszystkim, dziękuję. Bo prawda jest taka, że dzięki właśnie i tym dobrym ludziom, i mojemu klubowi, i całej rodzinie jestem tu, gdzie jestem i dalej będę. I od razu mówię, że absolutnie Gutek nie schodzi, wręcz przeciwnie, dalej się rozpędza i Gutek nas... się narodził. Tak, oczywiście. I ta walka myślę, że będzie początkiem jeszcze czegoś lepszego. Słuchaj, gratuluję ci dobrej walki. No i co, widzimy się w Borowicach już niedługo. Dokładnie, widzimy się na obozie, leczę tylko troszeczkę rany wojenne. Ale generalnie tam poza jakimiś tam obiciami gdzieś tam noga trochę mi lekko boli, a wiadomo, tam ryjek też szybko zagoi, bo u mnie akurat goi się jak na psie szybciutko, więc jestem jak najbardziej w Borowicach i zasuwamy dalej. No i zobaczymy, co czas ciekawego przyniesie. No mam nadzieję, że właśnie przede wszystkim to, w jakiej formie dzisiaj wyszedłem, zostanie docenione i mam nadzieję, że jeszcze ktoś tam się ciekawy po mnie odezwie i będą jeszcze chcieli Gutka zobaczyć jeszcze w lepszej formie. Jeszcze raz ci gratuluję i bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję również. Dzięki wielkie. Super. Dziękuję bardzo.